Państwa, dzisiejszy mecz ligowy Ruch Pochorzu przeciwko Arcegdynia jest dwusetnym meczem w Ekstraklasie. Kapitana niebieskim Wojciecha Grzyba. Gratulujemy Wojtkowi i życzymy sukcesów oraz kolejnych występów z Orką na piersi. A kwiaty dla jubilata wręcza dyrektor transportowej Gminy Sarnowców oraz strony organizatorzej Janusz Patryk. Jeszcze raz wielkie brawa. Drużyna Arki Gdynia w strojach białych, jeszcze raz szybko składy, 33 Witkowski, 6 Sokołowski, 4 Żyła, 8 Łotka, 13 Karwan, 20 Łaba, 2 Anderson, 24 Pietron, 21 Łabański, 18 Rakowicz, 10 Nagrodzik i drużyna niemieckich, 80 Pilarz, 6 Grzyb, 15 Rodzicki, 21 Karwan, 8 Kamitier, 9 Zając, 11 Nowacki, 3 Baran, 22 Brzyski, 7 Świeron i 18 Marcin Sobczak. Przypomnę, że sędzią głównym spotkania jest pan Piotr Wasilewski, reprezentujący kolegium sędziowskie z Kalisza. Jego asystentami w tym spotkaniu są panowie Piotr Marucha, reprezentujący także kolegium sędziowskie z Kalisza, oraz Przemysław Głowacki, reprezentujący kolegium sędziowskie z Poznania. Sędzią technicznym spotkania jest pan Jarosław Przybył, reprezentujący kolegium sędziowskie z Kuczborka. Delegatem na spotkaniu w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej jest pan Paweł Podolecki. I w tym momencie sędzia główny, pan Piotr Wasilewski, rozpoczął spotkanie. Życzę państwu wyjątkowego pojedynku. Jednocześnie proszę spotkanie. Maciek!
Thank you.
Thank you.
idemo mi! Thank you.
grupą Boisko Puszcza Grand z numerem 11 Marcin Nowacki. Dziękujemy za grę. A drugi raz wchodzi raz z numerem 17 Michał Kulkowski. Mariola Kabaka oraz Joanna Dajec. Oczywiście mamy już potwierdzone uczestnictwo wszystkich pań. Tak więc 5 minut przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania. Zapraszam serdecznie wszystkie trzy głosowane panie na dół przy wyjściu na murawę i przerwie spotkania konkurs strzałów na bramkę.
Thank you.
jak na razie wynik bezbramkowy. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie spotkania będzie na spotkaniu zdobycia bramek przez Niebieskich. Na żywo w programie pierwszym Polskiego Radia. Thank you.